zakończył się 10. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W tym roku jego głównym koordynatorem był Uniwersytet w Białymstoku. Jedna z imprez festiwalowych odbyła się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Właśnie tam zaprezentowana została wystawa rysunków, rzeźb i kompozycji przestrzennych połączona z pokazem slajdów sztuki współczesnej. Jej autorami byli studenci. Przeglądaliśmy kolejno wszystkie prace i te, które nam się wydają, że są godziwe, to te wybieraliśmy. W zasadzie to nie jest klucz, to jest wrażeniowy odbiór i potem jeszcze umiejętne wyeksponowanie, bo tutaj trzeba rzeczywiście trochę, które są, że tak powiem, gorsze, to trzeba trochę je wyciszyć, które są lepsze, to je z kolei wyostrzyć, więc w sumie to jest trochę taki polityczny zabieg ekspozycyjny. Przedstawiłam prace malarskie, kolejne, oraz grafiki w technice tradycyjnej. Moi studenci natomiast przedstawili foldery reklamowe związane z projektowaniem ogrodu. Jest to mój dyplom właśnie z Torunia. Są to haftowane koszule szpitalne. To taki pomysł, który jakby podsunęło życie, leżąc na jednym z oddziałów właśnie w Białymstoku. Ginekologiczno-położniczych po prostu taka sytuacja przykra zaistniała, że pacjentka dostała taką zszarganą totalnie koszulę. Takie to było lekko żenujące nawet. I postanowiłam takich 10 koszul uszyć, trochę większych, bo okazało się, że one są po prostu jakoś tak dziwnie szyte, że mają takie wąskie rękawki. Wyhaftowałam je w kobiece organy rozrodcze. I temu oddziałowi ofiarowałam. Pacjentki teraz przed operacją, przed zabiegiem dostają czasem tą koszulę, widziałam, są w użyciu i to mnie cieszy najbardziej. Ten festiwal, to wydarzenie, które tutaj ma miejsce, w jakimś stopniu jest przeniesienie pracy z jednej strony teoretycznej studentów, bo oni przez okres semestru tego letniego myśleli, wymyślali różne koncepcje, różne kompozycje przestrzenne. Rozmawialiśmy na temat formy, na temat przestrzeni, różnych relacji tej przestrzeni. I później cały ten balast teoretyczny został przełożony na ten wymiar praktyczny, czyli projektowali formy przestrzenne w skali odpowiedniej, dopasowanej do formatu papieru, do rozwiązań technicznych, różnych detali, a następnie wykonywali to w skali 1:1. Wykłady, warsztaty, pokazy, koncerty, dyskusje i wystawy organizowane w ramach festiwalu to szansa na poznanie świata nauki, sztuki oraz bardzo dobra okazja do zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń.